myśmy nie mieli tutaj takiego jednego pomysłu na ten repertuar, a ja powiedziałem w pewnym momencie Marcinowi, że już mam tak jakoś, nie że dosyć, ale jestem zmęczony wykonywaniem takich pieśni, do których każdy jest przyzwyczajony. Chciałem zrobić coś, co ludzi zaskoczy, a też z drugiej strony chciałem, żeby to był taki przyjemny wieczór, który będzie i wzruszający, i melancholijny, ale też bardzo zabawny i lekki. No i mam wrażenie, że dokładnie taki jest. Słuchaj, Spielman, to jest taka melodia. Tam jest melodia za melodią. To po prostu grasz piosenkę i już ją pamiętasz i potrafisz ją powtórzyć. Jest taki refren, że pamiętasz to po prostu po dwóch razach. Więc stwierdziliśmy, że musimy to dzisiaj. Tak, i do tego wszystkiego, do tych prostych kabaretowych rzeczy, do tych prostych takich piosenek, zmieszaliśmy to oczywiście z ambitniejszym repertuarem. Piękny Franciszek Maklakiewicz, wiesz, do tekstów Puszkina, przetłumaczonych przez Brzechwę. Potem jest mój ulubiony. Dlaczego ulubiony? Ponieważ spotkałem się w nim, w moim życiu artystycznym, Ludomir Rogowski, który umarł. Urodził się w Lublinie, natomiast umarł na obczyźnie w Dubrowniku. I tam kiedyś grałem wiele razy na festiwalu i tam się spotkałem z jego twórczością. I tam archiwum, słuchaj, w archiwum mają więcej nut niż w Polsce. Poszliśmy do archiwum Dubrownickiego i tam dostałem sobie teczkę nut. I od tamtego czasu staram się tego Rogowskiego jednak przemycać w programach. I ku mojemu niezdziwieniu, bardzo ci się podoba. Ja naprawdę lubię wszystko to, co jest inne. Wszystko to, czego jeszcze nie wykonali, czego nie lubią, co im się nie podoba. Mi się to zawsze tak strasznie podoba. Ja mam wrażenie, że można tyle z tych rzeczy wyciągnąć i tyle zinterpretować, tyle pokazać. To jest dla mnie najbardziej ekscytujące z tego programu. Właśnie to, że on jest zupełnie nieodkryty i to, że będzie zaskakiwał. Bardzo lubię, bo ty niesamowicie słuchasz i ty jesteś podatny na przykład na dźwięk, na wibracje, na, wiesz, na takie rzeczy z fortepianu. Jestem w stanie na przykład kształtować twoją frazę, a ty na przykład potrafisz mi powiedzieć, co ci fortepianie, co byś chciał więcej, albo jakbyś chciał zmienić frazę. Wiesz, że to nie jest każdym śpiewakiem, tak? Czy jesteś z tym naprawdę, powiem ci publicznie, wyjątkowy, to wszystko na ten temat. Dziękuję. A tego się nie spodziewałeś. Rosmaria, do Poznania przyjechałem, żeby usłyszeć te wszystkie komplementy po tylu latach. Taka prawda, a tego lubię z tą grać, bo jesteś naprawdę muzyk. I na tym koniec. Ale mam dokładnie to samo. Z Marcinem zresztą znamy się tyle lat i czujemy bardzo, więc ja mam taki komfort, że nawet jak nie jestem w 100% fit, albo jak jestem zmęczony, Marcin to od razu czuje, od razu gra inaczej. Ale tak nie było, bo też ja też musiałem dojrzeć. To jest fajne. No ale to normalne. Tego, co z nami dojrzewa wszystko. Te utwory, które gramy parę lat na przykład, też dojrzewają. My dojrzewamy, to jest super muzyka. Tak. Że nic dwa razy się nie zdarzy.